Podczas oficjalnej konferencji wypowiedział się na temat zakończenia. Wielu Polaków może patrzeć nieco bardziej optymistycznie, jest bliżej niż się wydaje. Po naradzie z ministrem zdrowia oraz po wielu analizach i rozmowach ze sztabem kryzysowym, ogłosił, jak dalej będzie wyglądać życie w Polsce. Poruszył temat końca. Wypowiedział się odnośnie końca: premier na bieżąco konsultuje się ze wszystkimi ekspertami. Okazuje się, że koniec jest bliżej, niż się wydaje. Po świętach wielkanocnych ma być mniej obostrzeń. Premier cieszy się, że wprowadzone zakazy i nakazy sprawiły, że przyrost zachorowań nie jest tak nagły jak NP. We Włoszech czy w Hiszpanii. Jeśli Polacy nadal będą przestrzegać obostrzeń, zniesienie niektórych restrykcji będzie tylko kwestią czasu. Gdyby restrykcje poluźniono na czas świąt Wielkiej Nocy, niedługo po 12 do 13 kwietnia mielibyśmy wysyp chorych. Premier zaapelował, by nie świętować Wielkanocy hucznie, w dużym gronie, nie podróżować. Jeśli Polacy wprowadzą w życie porady Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia, jest bardzo prawdopodobne, że w maju zostaną zniesione niektóre z obostrzeń. Przedłużono niektóre obostrzenia, wielu spodziewało się, że terminy będą o wiele bardziej zaporowe. Aktualne restrykcje obowiązują do 11 kwietnia. Postanowił wprowadzić dość krótki termin przedłużenia niektórych z nich. O tydzień przedłuży się dalsze zamknięcie galerii, kin, teatrów, fryzjerów, kosmetyczek, etc. Z kolei o kolejne szkoły o 2 tygodnie, do 26 kwietnia, zamknięte będą szkoły, wstrzymany pozostanie ruch lotniczy, międzynarodowy i kolejowy. Przekazał nowe zakazy dla Polaków. Dużo się zmieni, Polacy przecierają oczy ze zdumienia. 2. Minister zdrowia przekazał także, że od 16 kwietnia wdrożony będzie obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych. Ma to ograniczyć kolejne zachorowania, taką regułę wprowadzili wcześniej m.in. Włosi oraz Czesi. Tak krótkie przedłużanie restrykcji daje nadzieję, że już niedługo będzie wolno nam więcej, jednak nadal w granicach zdrowego rozsądku. Źródło: